Na układ konstrukcyjny składa się przedział kierowania znajdujący się z przodu pojazdu, silnikowy w środku oraz desantowy wraz z bojowym z tyłu transportera. Kadłub typu pontonowego, którego podstawowym celem jest uzyskanie jak największej wyporności dla całego pojazdu. Wykonany jako konstrukcja samonośna, z walcowanych, spawanych płyt pancernych o grubości od 6 do 12 mm. Na przedniej płycie pancerza składany mechanicznie przy pomocy przekładni łańcuchowej falochron. Po lewej stronie pojazdu wieżyczka kierowcy, po prawej stronie pojazdu stanowisko dowódcy. Wieżyczka kierowcy przykrywana jednoczęściowym, dużym włazem odchylanym do tyłu. Kierowca przestrzeń wokół siebie obserwuje przy pomocy trzech okien. Przednie, największe, w sytuacji bojowej zasłaniane pancerną przesłoną. W nocy można było je wymienić na urządzenie noktowizyjne PWN-105. Stanowisko dowódcy przykrywane jednoczęściowym, dużym włazem odchylanym do przodu. W otworze, w którym widzicie, pierwotnie montowano peryskop, klasyczny peryskop MK4, a od 1968 roku umieszczano tam urządzenie obserwacyjne PKU-2B. Gwarantowało ono dowódcy obserwację terenu w zakresie 360 stopni oraz w niewielkim zakresie w pionie. Dodatkowo istniała możliwość wymiany tego urządzenia na noktowizor TKN-1. Pomiędzy stanowiskami kierowcy i dowódcy szperacz, który z wnętrza pojazdu był obsługiwany przez kierowcę. Na bocznej płycie pancerza drzwi, które prowadzą do stanowiska dowódcy pojazdu. Może on obserwować teren przez niewielką szczelinę obserwacyjną. Następnie klapa ruchoma prowadząca do komory silnika oraz układ wydechowy. W wariancie transportera opancerzonego dalej na bocznej ścianie znajdowały się dwie strzelnice, z których członkowie desantu mogli prowadzić ogień na zewnątrz pojazdu. Z racji tego, że przed nami mamy wóz w wariancie dowodzenia, tych strzelnic tutaj nie ma. Zgodnie z czteroosiowym transporterem, gdzie dwie pierwsze osie są skrętne, każde z kół jest niezależnie napędzane oraz niezależnie zawieszone. Na zawieszenie składały się wahacze i sprężyny kół, których drgania niwelowały hydrauliczne amortyzatory teleskopowe. Układ przeniesienia mocy mechaniczny, na który składała się półautomatyczna planetarna skrzynia biegów, przekładnia pośrednia przyspieszająca, skrzynia rozdzielcza, główne wały napędowe, dwie przekładnie międzymostowe, przekładnie głównych mostów oraz przegubowe półosie napędowe. Koła wyposażone były w centralny system regulacji ciśnienia. Z tyłu pojazdu dwuczęściowe, otwierane na zewnątrz drzwi desantowe, w których w każdym ze skrzydeł znajdują się otwory strzelnicze umożliwiające prowadzenie ognia desantowi na zewnątrz pojazdu. W środku przedziału desantowego w wariancie SCOD 1 mogło się zmieścić 18 żołnierzy, w wariancie SCOD 2 10. Z tyłu znajdują się również dwie śruby służące do napędu pojazdu w wodzie. Sterowanie w wodzie gwarantują dwie pary sterów przy każdej ze śrub. No to teraz idziemy na górę. Nie ukrywam, że badając temat Scotta byłem mocno zaskoczony ilością elementów znajdujących się na stropie tego pojazdu. Bezpośrednio za włazami kierowcy i dowódcy znajduje się klapa chroniąca wlot powietrza do silnika. Po jej prawej stronie klapa chroniąca wlot powietrza do urządzenia grzewczego, bezpośrednio za nim rura umożliwiająca odprowadzenie spalin z układu grzewczego. Centralne miejsce, największa klapa, kryje pod sobą silnik. Za klapą do silnika znajdują się dwa prostokątne wloty powietrza, które doprowadzają powietrze do układu transmisyjnego, a w środku okrągłym kominem transportowane jest powietrze do komory silnika. Zajrzyjmy, jak wygląda w takim wypadku silnik. Silnik Scotta to wysokoprężna ośmiocylindrowa jednostka Tatra T928-14 z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy 180 koni mechanicznych. Na drodze transporter rozpędzał się do 95 km na godzinę.
Zapas paliwa umożliwiał przejechanie 640 km w terenie i 740 po drodze. Większość wariantów uzbrojonych została wyposażona w radziecką wieżę BPU-1, która jest znana z takich konstrukcji jak BTR-60 czy BRDM-2. Była ona uzbrojona w WKM KPWT kalibru 14,5 mm, który sprzężony był z karabinem maszynowym PKT kalibru 7,62 mm. Zakres podniesienia tej broni wynosił od minus 4 do plus 30 stopni. W całości wieża wraz z mechanizmem podniesienia była naprowadzana ręcznie, a celowało się z tych karabinów przy pomocy prostego optycznego celownika peryskopowego. Warianty wyposażone w taką wieżę otrzymały oznaczenie SCOD 2A. W 1969 roku w Polsce zmodernizowano tą wieżę, przystosowując ją do prowadzenia ognia przeciwlotniczego. Zrobiono to poprzez zwiększenie wzniosu broni do plus 87 stopni oraz zastosowanie przegubowego celownika optycznego. Sama wieża ustawiona została na specjalnym cokole po to, żeby zagwarantować broni swobodę ostrzału bez ryzyka uszkodzenia elementów znajdujących się na stropie kadłuba. Z tyłu pojazdu na dachu dwa luki desantowe przykryte dwuskrzydłowymi drzwiami. Dzięki tym drzwiom załoga oczywiście mogła do pojazdu wejść lub też pojazd opuścić. Co ciekawe, drzwi te, każde skrzydło tych drzwi, można było zablokować w pozycji 90 stopni i wtedy załoga, desant, mógł prowadzić ogień z broni osobistej ze strzelnic znajdujących się w skrzydłach w pozycji stojącej z wnętrza przedziału desantowego, będąc równocześnie osłoniętym przez stojącą płytę pancerną. Przypominamy, że za sterami wirtualnego OT-64 Cobra możecie zasiąść w grze Armored Warfare. To dynamiczna, darmowa gra multiplayer z trybami gry PvP oraz bardzo rozbudowanym PvE. W grze są dostępne maszyny od lat 50. ubiegłego wieku aż po niedaleką przyszłość, jak na przykład T-14 Armata. OT-64 Cobra w grze Armored Warfare, klasyfikowany jako ciężki pojazd opancerzony, pełni rolę pojazdu rozpoznawczego, który swoje działanie opiera na mobilności, a nie statycznym wypatrywaniu przeciwnika w ukryciu. Wejdź, zainstaluj i walcz. Linki do gry znajdziecie w opisie filmu. OT-64 Scott był produkowany w kooperacji polsko-czechosłowackiej. Wyprodukowano prawie 4400 egzemplarzy, z których 2450 trafiło do Polski, a prawie 2000 do Czechosłowacji. Produkcja trwała do 1971 roku. Pierwsze egzemplarze zostały wprowadzone do służby w Wojsku Polskim w 1964 roku. Stanowiły one wyposażenie kompanii piechoty zmotoryzowanej w batalionach zmechanizowanych. W momencie rozpoczęcia służby w batalionie znajdowało się 21 wozów, po 7 na kompanię. Wraz z wprowadzeniem wariantów uzbrojonych, gdzie liczba osób desantu zmniejszyła się, liczba pojazdów w batalionie wzrosła do 30, czyli po 10 na kompanię. Scott w Wojsku Polskim był używany powszechnie do początku lat 80. Z biegiem czasu, wraz ze wzrostem liczby BMP-1, był przesuwany do oddziałów drugiego rzutu. Pod koniec lat 80. w Wojskowym Instytucie Techniki Pancernej i Samochodowej przeprowadzono analizę stanu technicznego transportera Scott oraz perspektyw jego przyszłego wykorzystania w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej. Oszacowano, że średnie zużycie tych pojazdów nie przekraczało 40%, więc mogły służyć jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Zaproponowano ich modernizację, jednak kierownictwo MON nie wyraziło na to zgody. W 1991 roku w linii wykazywano jeszcze 1261 pojazdów. Od tego momentu rozpoczął się masowy proces wycofywania Scottów ze służby, w efekcie czego w 1996 roku na Stanach znajdowało się ich już tylko 37 i to w wersjach dowódczo-sztabowych. Wycofanie Scotta z jednostek liniowych było zdecydowanie przedwczesne. Odczuli to już bardzo szybko polscy żołnierze służący na misjach w krajach byłej Jugosławii czy Iraku. Na następcę Scotta trzeba było czekać do 2005 roku.
Do uzbrojenia armii czechosłowackiej pierwsze OT-64 zostały przyjęte w 1965 roku. Początkowo w każdej kompanii było po 6 transporterów. Liczbę tą wkrótce zwiększono do 7, tak by można było nimi przewozić środki bezpośredniego wsparcia kompanii wraz z amunicją. Wraz z wejściem do wyposażenia wersji uzbrojonych liczba transporterów w kompanii wzrosła do 10. Coraz powszechniejsze wprowadzanie do służby bojowych wozów piechoty BMP-1 spowodowało, że w armii czechosłowackiej Skoty zaczęto wycofywać z jednostek i sprzedawać je za granicę. Pozostały jednak w służbie dłużej niż wozy polskie, bo aż do 2008 roku. 421 fabrycznie nowych wozów wysłano do Iraku, co uczyniło go największym zagranicznym odbiorcą. Po 300 wozów wyjechało do Indii i Syrii. 200 do Egiptu, 95 do Maroko, 80 do Libii, 64 do Sudanu. Uganda kupiła 36 sztuk uzbrojonych w działko NS-23 kalibru 23 mm. Wkrótce po rozpadzie Czechosłowacji rozpoczął się proces intensywnej wyprzedaży Skotów. 150 wozów wyjechało do Algierii, 78 do Urugwaju, przy czym 60 przebudowanych do wariantu OT-93. 26 do Kambodży, 10 do Sierra Leone, 9 do Angolii, a 6 do Pakistanu. W 2018 roku w użyciu znajdowało się jeszcze w Indiach ponad 150 sztuk Skota, w Algierii również 150, w Urugwaju 53, w Sudanie 50, w Kambodży 30, w Nepalu 13 sztuk. Nieokreślona liczba jest używana nadal przez syryjskich rebeliantów. Jako pierwsze chrzest bojowy przeszły indyjskie OT-64, które niejako prosto z taśm produkcyjnych trafiły na pola bitew w wojnie z Pakistanem w 1971 roku. Wozy ugandyjskie wzięły udział w konflikcie z Tanzanią, który rozpoczął się w 1978 roku. Jako najnowocześniejsze transportery armii ugandyjskiej wzięły aktywny udział w pierwszej fazie konfliktu, wchodząc w skład kolumn szturmowych atakujących sporny obszar na północ od rzeki Kagera w północnej Tanzanii. Prawdopodobnie wszystkie zostały zniszczone w trakcie tego konfliktu, który zakończył się totalną klęską ugandyjskiej armii. Kolejny konflikt, w którym OT-64 wziął udział, to wojna Iraku z Iranem. Skoty brały udział w starciach od pierwszych godzin, uczestnicząc w ofensywie irackiej i walkach m.in. o miasto Abadan. Wozy te brały również udział w obu wojnach w Zatoce Perskiej w 1991 oraz 2003 roku, w trakcie których większość została zniszczona, a te, które przetrwały, złomowano. Czesi wykorzystali swoje OT-64 w misjach pokojowych z ramienia ONZ oraz NATO w Bośni i Kosowie. W działaniach na rzecz misji ONZ w byłej Jugosławii w latach 1992-1995 Czesi używali bazowych wariantów transportera. W ramach misji KFOR w Kosowie od 1999 roku używali wozów w wariancie OT-64-1A oraz OT-64-2A. Siły pokojowe ONZ, a w szczególności słowaccy inżynierowie, wykorzystywali wozy OT-64 w latach 2000-2001 podczas misji pokojowej w Erytrei i Etiopii. Pojazdy zostały zmodernizowane przez zakłady WOP Tenczyn do pracy na większych wysokościach. Niestety okazało się, że na 2000 metrach nad poziomem morza OT-64 borykał się z problemami. Głównie chodziło o przegrzewanie się silnika i skrzyni biegów. Kilka wozów trafiło do kenijskiego kontyngentu w mieście Asap, przy czym Kenijczycy, nie dbający o konserwację, szybko je zajeździli. Najświeższym konfliktem, w którym OT-64 bierze udział, jest wojna domowa w Syrii. Pojedyncze egzemplarze są używane przez wszystkie strony konfliktu. To również w tej wojnie można było zauważyć bardzo ciekawą modernizację. Jeden z egzemplarzy został przebudowany na pojazd trzyosiowy i dodatkowo opancerzony. Z racji tego, że OT-64 Scott znajduje się jeszcze na wyposażeniu kilku armii, jego kariera, choć już szybkimi krokami zbliża się do kresu, ciągle jeszcze trwa. OT-64 w momencie wejścia do służby był pojazdem bardzo nowoczesnym. Napęd na wszystkie osie, niezależne zawieszenie wszystkich kół oraz system centralnej regulacji ciśnienia w oponach przekładał się na bardzo dobre właściwości terenowe. Sam transporter był niezwykle szybki i bardzo dobrze się rozpędzał.
Niektórzy użytkownicy twierdzą, że na drogach bitych jego prędkość dochodziła do 120 km na godzinę, co w ówczesnych czasach było naprawdę bardzo dobrym osiągnięciem. Dodatkowo pojazd był w stanie z marszu forsować przeszkody wodne. Duży przedział desantowy umożliwiał nie tylko przewożenie sporej ilości żołnierzy, ale również gwarantował efektywne tworzenie wielu wersji specjalnych, no co widać po tym wozie dowodzenia. Pod koniec lat 60. istniały jedynie dwie analogiczne konstrukcje, które mogły rywalizować ze Scottem. Pierwszą był radziecki BTR-60, który jednak ze względu na układ konstrukcyjny i umieszczenie silnika z tyłu nie dysponował tylnymi drzwiami dla desantu. To zdecydowanie utrudniało wykorzystanie go w sytuacji taktycznej, narażając desant na ostrzał przy wyjściu z drzwi bocznych, bo takimi BTR-60 dysponował. Drugim pojazdem był holenderski DAF YP-408. Ten jednak miał napęd tylko na trzy osie i był zdecydowanie słabiej uzbrojony od Scotta. OT-64 nie był pojazdem idealnym. Szczególnie nie najszczęśliwszym rozwiązaniem było uzbrojenie główne. WKM 14,5 mm dość szybko zestarzał się moralnie i przestał na zmieniającym się polu walki gwarantować wystarczające wsparcie przewożonej piechocie oraz nie był w stanie zwalczać pojazdów nowej generacji, które pojawiły się pod koniec lat 70. Wieża oraz uzbrojenie były również napędzane ręcznie, co powodowało, że reakcja na pojawiające się zagrożenie mogła nie być wystarczająco szybka. Scott w wariantach bojowego wozu piechoty z wieżą był pojazdem wysokim, przez co jego maskowanie było utrudnione, a on sam na polu walki stanowił wyraźny i duży cel, wyższy był nawet od stosowanych wtedy czołgów podstawowych. Dodatkowo przez cały okres jego funkcjonowania w linii nie wyeliminowano dużego poziomu hałasu wewnątrz przedziału desantowego oraz wewnątrz przedziału kierowania. Niewątpliwie dla Wojska Polskiego Scott był konstrukcją rewolucyjną. Zakończył erę klasycznej piechoty i wprowadził naszą armię do grona najnowocześniejszych formacji na kontynencie.